Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Cluster Track. Ja jestem Admiros i dzisiaj będę dla was skakał po ciężarówkach. To jest najniebezpieczniejszy zawód parkurowca, skakanie po jeżdżących ciężarówkach, które jeszcze tam tworzą wybuchy i w ogóle... I gaz pod pach. Dobra, słuchajcie, ogólnie to jak zawsze standardowo macie w opisie G2, możecie kliknąć w ten link. Jeżeli będziecie chcieli kupić jakąś sobie tanią gierkę, to możecie wpisać kod ADMIROS i będziecie mieli 3% zwrotu, tak więc bardzo serdecznie polecam G2, zawsze moje, w moim sercu. No i lecimy sobie z Medievalem. Tu już widzę, jakieś młoty mi atakują, ale jestem dobry. Hej, 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 jest, 5-1. Najszybciej, no to był po prostu rekord. Rekord rekordów. Będę pierwszy. Muszę być pierwszy. Muszę być pierwszy na liście moich znajomych. Jestem drugi. Jestem drugi. Jestem drugi. Patrzcie, jestem drugi. Ale Cydi. Cydi jednak się trzyma. Cydi jest dobry w gierki, więc nie ma co się dziwić, że tak dobrze mu poszło. Ogólnie te poziomy, te medievalowskie, wydają się całkiem łatwe, szczerze mówiąc. No i dobra, ukończony drugi poziom. Co tu w ogóle się dzieje? Jest tak łatwo, że ja pierdzielę. Nikt się nie spodziewał, że będzie tak łatwo. W ogóle jestem... 11 sekund, Bloody 26. Kurczę, Bloody tutaj wziął, troszkę taktyczniej poszedł na tej mapce i pewnie omijał te młota. Ja po prostu bang, 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 przeskoczone. 11 sekund, next level. Ale CD jak zawsze pierwszy, więc tutaj, kurczę, CD się trzyma. Oj, failed, level failed. Skakanie po ciężarówkach. To już nie ma tak lekko. To już się zaczyna troszkę tutaj. Jedź! Jedź! O nie, wywrócona ciężarówka. Szczerze mówiąc, mogę sobie to na niej poczekać. Milion godzin. Dobra. I go udało się ukończyć. Ja już myślałem, że spadnę na ziemię i nie ukończę, ale jednak się udało. Tak więc pięknie jest po prostu gitara. Jestem ostatni, o, no to tutaj inni wszyscy ukończyli bardzo szybko, ja ukończyłem troszkę wolniej, ale nie przejmujemy się, lecimy z czwartą trasą. Jejku, jak dobrze pójdzie, to... Co to było? Jakieś pułapki. Jak dobrze pójdzie, to po prostu w tym odcinku przejdę cały Medieval. Dokładnie, w jednym odcinku przejdę cały Medieval. Latające ciężarówki. Nie, wylądowałem, to było słabe. To było słabe, niestety nie udało się dobrze wylądować. I uwaga, pyk, pyk i myk. Lądowanie. Nie! Nie, nie, kurdełem, było tak blisko. Niewiarygodne po prostu. Rozpędziłem się! O tym też można skakać, what the fuck? Pyk, no udało mi się ukończyć, niewiarygodne. Troszkę na farcie, widziałem, że po tych platformach też można skakać. Chyba, że tam była ciężarówka, którą nie zauważyłem, ale nie wydaje mi się. Och, pięknie, 17 sekund, 700 punktów dostałem, nice. Jakieś triksy musiałem robić, 5-5. To będzie łatwe. I... Ciężarówki. I ukończone. Kurde, te poziomy na Medieval są po prostu easy. Ejsik. Final score. Punkty stylów. Okej, okay, no i który jestem? Pewnie wysoko. Muszę być wysoko. Jestem wysoko. Jej, 11 sekund. Nice. Lecimy. Kolejny poziom. 5-6. Tu jeszcze płomienie mi atakuje. Ej, no to jest po prostu super. Medievalowska mapka jest jak najbardziej okej. Okay. Jeszcze płomienie troszkę mi przypominają te lasery z poprzedniej mapy. Dobrze się odchyliłem. Gdybym się nie odchylił, to by mnie... A i tak przegrałem. Gdybym się nie odchylił, to by mnie po prostu ten ogień nie do... Dorwał mnie i tak mimo wszystko. Dobra. Wylądowałem między... ten ogień. Nie chcę cię tutaj. Ach. Pięknie. Idealnie. Pięknie! Jest! O, największy fail, jaki zrobiłem! Dramat.
się rozpędzić na początku dobrze, złapać odpowiedni rytm. Odpowiedni rytm skoków. I to ukończyć. Po prostu to ukończyć. Nic więcej tutaj nie mówić, tylko po prostu bang, ukończone. Easy. Just friends, users. Admiros, Adisław, Bloody, jestem 10 sekund, ale było, jak niewiele mi brakowało, żeby być pierwszym. Nice. Tyle po prostu mi brakowało, że ja pierdzielę, a tu co będzie się działo? Wszystkie ciężarówki wyleciały w kosmos. Jesus, trzeba to jakoś dobrze to rozplanować. Ej, jak to zrobić? To jest po prostu jakieś dziwne. No tamte już dawno pojechały, to ja muszę jakoś tutaj chyba po prostu najzwyczajniej w świecie szybciej się dostać, bo inaczej to... Ej, no nie wiem jak to zrobić. Nie mam pojęcia. Nie wiem jak przeskoczyć to. Może tak po prostu. Jezu, wylądowałem! Zadziałało. Teraz trzeba być ostrożnym, bo taka akcja może już się nie powtórzyć. Fuck, co za ciężarówki. Nie wierzę. No nie wierzę, a tak było pięknie. Widzieliście to po prostu, tak mi się udało tutaj fartownie. Za słabo byłem rozpędzony. Za słabo byłem rozpędzony i po prostu się najzwyczajniej w świecie nie dało. Teraz jest szansa. Nie dolecę. Nie ma szans. Trzeba to jakoś inaczej wykombinować. Na pewno trzeba nabrać odpowiedniego rozpędu. Jakoś skoczyć na tą wylatującą w powietrze ciężarówkę. Nie. Trzeba się wybić z tych wcześniejszych. O. Teraz. O, siemanko! Jejku, ratujesz mnie! Nie, już myślałem, że mnie uratowała. Co, że ciężarówka? No. Halo, wani ciężarówko, proszę tak nie robić. O, teraz się uda. Powolnienie taktyczne, spowolnienie. Ja wciąż żyję. Już nie. Ale było, kurde. Muszę uważać na te młoty. To jest bardzo fajny poziom, ale jest cholernie trudny. No, już to opanowałem troszeczkę nawet. To jest jedyna ciężarówka, która przeżyła. Zostałaby strącona przez młot, ale niestety zdążyłem skoczyć, wykonać spowolnienie czasu oraz podwójny skok i udało się to w pięknym stylu ukończyć. 24 sekundy, 2076 i lecimy z 5.8. Kurde, ja ukończę ten medieval. Ja ukończę ten medieval w tym odcinku. I jeszcze zaczniemy sobie następną mapkę. To już się dzieje po prostu hardcore. Hardkornia! Ciężaróweczko! Dziękuję. Czekaj jeszcze chwilkę, wytrzymaj. I pyk. Nie będę pierwszy, ponieważ ani też prawdopodobnie nie będę tutaj ostatni, bo to był jednak poziom troszkę zepsuty przeze mnie. Nie byłem ostatni, patrzcie, kurde. Nice one, jak to się mówi. Pyk. I hop. Tutaj spowolnienie. Płomienie, ach te płomienie. Płomienie po prostu. I młoty. Kurde. Płomienie i młoty. Ej, halo. Dziękuję, ratujesz mi życie. Ciężarów. Co? Tak się przecisnąłem.
Gol! Tak blisko! Tak blisko, a tak daleko! Niewiarygodne, po prostu niewiarygodne. Między dwoma ciężarówkami. Jej, niczym Jean-Claude Van Dal. Dobra. No dobra, muszę to jakoś inaczej wykombinować, troszkę szybciej. Jeszcze mnie ten płomień, kurde, tak mnie troszkę drasnął. Oj. Dobra. No nie, pomyku. Wystarczy już tych żartów. A, dobra, kolejny płomień był. Kolejny płomień mnie zaatakował. Dobra, tutaj młot, tutaj to. Tutaj tak, tutaj tak. Tutaj nad płomieniem, niczym kaskadę. Dobra, to już mogę puścić sobie na spokojnie. Siu, pyk. Ukończone, 5-9. 5-9 ukończone, niewiarygodne, po prostu niewiarygodne. 5-10, dobra, lecimy. Jestem ciekaw, jaki na końcu będzie boss. Nie piszcie mi w komentarzach, bo to będzie troszkę spoiler. Ale jestem ciekaw, co to będzie za boss, bo wiem, że pisaliście mi, że właśnie będzie na samym końcu jakiś boss. I mnie to ciekawi. Tędy mamy zlecieć, tak? No to lecimy. Myk. Air time. Czas w powietrzu, troszkę odzyskałem tego. Dobra, tutaj początek jest easy. Tutaj na te ciężarówki. Ach! Ogólnie to chciałbym teraz jak najwięcej punktów uzyskać, bo ten poziom, jak widzę... No dobra, teraz się nie uda. Jak widzę, nie jest taki trudny i można tutaj sporo nabić, jeżeli się nie zużyje spowolnienia czasu. Tylko przy lądowaniu. Nie. Ruszyły. Nie mogłem skręcić. Co się działo? Co się wydarzyło? Jakieś dziwne rzeczy. Nie mogłem po prostu skręcić przez chwilę. Dobra tam. Ważne, żeby tylko przejść ten poziom. Uhu! Ale to było piękne. Nie udało się. Patrzcie na to. O, ale to byłoby świetne, ale to byłoby świetne. Skoczyć ze spadającej ciężarówki, jeszcze to przeżyć. Ale niestety nie ma w życiu tak lekko. Kurde, brakło, brakło. Zawsze, zawsze troszeczkę braknie, zawsze. Niewiele, ale zawsze braknie. No patrzcie, no muszę jakoś to inaczej ten skok dopracować, bo to jest po prostu jakaś porażka. Jak na przykład teraz, to był dopracowany skok. Pierwsze zdmuchnięte. Dobra, one sobie to jakoś dadzą radę. Siup. No i co się dzieje? Nie mogę wylądować poprawnie na tych głupich ciężarówkach tam na dole. Co za cholerne ciężarówki. No. Dobra, jedźcie, jedźcie, szybko, szybko, szybko. Teraz się udało. To wcale nie jest tak fajnie. No, ale mnie to przycisło! Ale mnie to przycisło, widzieliście to? Kurczę! Normalnie mnie to tak przycisło, a była szansa to ukończyć, a była piękna po prostu szansa to ukończyć. Lecę. Jeszcze się udało tu wylądować. Nieźle, nieźle. Jest, jedna przeżyła. Teraz muszę... Uff.
będziesz moja ciężarówko. Pięknie, ukończone! Old school! Old school Hollywood. Jest, jest, jest. Ale mi słabo poszło w sumie nawet, tak patrząc na to realnie. 35 sekund, inni w 26 nawet dokończyli. No i dobra, tak jak mówiłem, jeszcze w tym odcinku zagramy sobie w świat szósty, Ancient. Antyczny świat. Antyczny świat. Oczywiście pierwsze poziomy są łatwe, więc pierwsze poziomy postaram się ukończyć jak najszybciej. Te już są widać, ewidentnie robione tak, żeby po prostu pobić rekord czyjś. Podwójny skok i spowolnienie czasu. Po prostu nie ma lepszych umiejętności. Póki co nawet nie myślę o tym, żeby kupić jakieś inne umiejętności. Przenośna ciężarówka? Po co to komu? Spowolnienie czasu i podwójny skok. Po prostu nie można sobie wymarzyć czegoś lepszego. Gol, proszę bardzo. 6-1 ukończony. Master. Co to znaczy? Co to jest za osiągnięcie master? Jestem ciekaw. Co to jest za osiągnięcie master? Ace 10 level. Okej. I jestem tutaj drugi, 32 sekundy. Pięknie. Poszło mi po prostu pięknie. Next level. 6-2. Pyk. A to będzie coś na zasadzie, że trzeba będzie po prostu przeskakiwać, więc moje umiejętności jeszcze bardziej się tutaj przydadzą. I skok. Dobrze, dobrze. Nie, odjechały mi ciężarówki. Nie, muszę to zrobić szybciej. Muszę być po prostu szybszy. Muszę być szybszy, bo jak nie będę szybszy, to będę wolny. One mi odjadą. Odjadą mi! Odjadą mi! Jest, jest, jest! Udało się! Udało się, udało się, udało się. Udało się. Dobra, tym razem się nie udało, ale już mamy to opracowane. Ja już tutaj mam swoje taktiksy. O, tam już jest gol, ale szybko. O, jakbym tak troszkę przecheatował. Czy to w ogóle... Dobra, zastanówmy się nad tym. Zastanówmy się nad tym, czy właściwie w którą stronę ja muszę pojechać. To jest dobre pytanie. Oho, okej, okay. Muszę wylądować na tych na środku. Więc to nie będzie cheatowanie, to po prostu taki jest trudny ten poziom. Tak, tak trzeba było zrobić. Nie, odjechały, dobra, mamy to, mamy to. Mniej więcej już wiem, co trzeba zrobić. Na początku trzeba się rozpędzić. Oj, trzeba się rozpędzić, trzeba po prostu fajnie jakoś skoordynować te swoje wszystkie ruchy. No w sumie tak też się da. Nie, leć, leć, leć. No niestety. Nie zawsze się udaje. Hej, to by było w sumie nawet zabawne, jakbym tak daleko przeskoczył. Czekajcie, trzeba to wypróbować. Rozpędźmy się taką. Nabierzmy takiej super prędkości. Nie, nie da rady. Nie da rady, trzeba na tych drugich wylądować mimo wszystko. Na tych trzeba wylądować, mimo iż mi się to nie podoba, to i tak trzeba. Dobra. I trzeba to zrobić troszkę wolniej, bo one jednak. Tamte nie zdążą przyjechać. Och, teraz to najgorzej. Najgorsze, najgorsze, najgorsza próba. Ty, ciężaróweczki, jesteście moje, jestem władcą i królem ciężarówek. No dobra, tym razem się nie udało. Próba numer 9999. Tak blisko. Ale się nie poddam. Nie poddam się i po prostu pokażę wam. Zostać chcę zwycięzcą. Tak, tak, zostać pragnę mistrzem ciężarówek. Czas się troszkę nadać. Uwaga. I teraz skok tutaj tak. Muszę się bardziej skupić na grze. Dobra. Try hard.
Dobra, nie udało się. No nie udało się. Ui, to już było takie. To było takie. Dobra, wiem, że się nie uda, ale sobie skoczę, bo fajnie to wygląda. Teraz się uda, patrzcie. Nie udało się, jakim cudem? Ja już to już byłem pewien, że ukończę ten poziom. Na 100%. Miałem pewność. Dobra. Po tym poziomie zakończymy ten odcinek, bo akurat już ma 20 minut, a ja bym nie chciał robić za długich odcinków. Dobra. Bo chcę ukończyć ten poziom, cholerny poziom. Okej, to tak trzeba zrobić, bez zatrzymywania się i bez spowalniania czasu. I wtedy to się uda. Albo przeczekać na nich chwilkę, aż tamte podjadą. To też jest dobra myśl. To też jest dobra myśl. Można tak zrobić w sumie. Nie. Dobra, odjechały mi. Próba numer nie wiem ile. Ajca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 jc
Nie, poczekajcie! Poczekajcie! Nie, no to się nie da skoczyć po prostu. Ja nie wiem, jak to trzeba zrobić. Chyba po prostu tutaj trzeba więcej, dłużej poczekać. A to wtedy te mi odjadą. I wtedy tamte też odjadą, co bez sens. Poczekajmy chwilę. I z tej spróbuję skoczyć. Od razu na te mógłbym. Albo zrobić to jeszcze inaczej. Zrobić najpierw szybko. Nie, i na tych jakbym wyglądał. Nie, no to nie może tak być. Od razu muszę zrobić podwójny skok, bo inaczej to nie ma sensu. I to z tej. No właśnie, bo to się tak po prostu nie da. Nie wiem, jak przejść ten poziom, naprawdę. To już się zaczyna robić takie, że... nie wiem, jak to przejść. Dobra, troszkę dłużej na tamtych muszę przeczekać. Czemu moja postać tak spada szybko? To nie może tak być. Nie spadaj tak szybko. Spadłem. Nie poddam się. Nie zakończę tego odcinka, dopóki nie przejdę tego poziomu. Nie ma takiej możliwości. Przynajmniej mam hair time, który w ogóle mi się nie przyda do niczego. Gdyby nie ten słupek głupi, to już bym był. Ach, najgorzej. Najgorzej. Nie. Jest! Jest! Ukończyłem to! Ukończyłem! Nie wierzę w to! Udało się! Udało się to ukończyć! Ło! Co za poziom! 18 sekund, ale się udało. Dobra, wejdziemy w main menu. I słuchajcie, w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!